Cześć. Dzisiaj zajrzymy sobie do komputera stacjonarnego. Komputer jest po zalaniu mieszkania i oględziny oraz diagnoza potrzebne są dla ubezpieczyciela. Jakby nie mogli przysłać swojego rzeczoznawcy, no ale... Okej. Dobra. Pierwsze co, słuchajcie. No, zabrudzony, tak? Ale... Zabrudzenie to nie zalanie, tak naprawdę. No i się rozejrzyjmy. Poza tym, że komputer jest zalepiony kurzem, cały radiator, to większych śladów zalania po nim nie widać. Może tutaj na grafice, zaraz wam pokażę. Widzicie? Kilka kropelek. Ale tak. No, jeszcze jakieś żyjątko wylazło z zasilacza. Powodzian. Powodzianin. No dobra, słuchajcie, no tak to wygląda. Zrobię zdjęcie. I to chyba tyle. W Macu było więcej śladów, chociaż też raczej znikome. Nie widać również nic na obudowie. Nie wiem, czy klientka go może wycierała, czy coś, no ale po zalaniu coś byłoby widać. A komputer wygląda całkiem nieźle. Sprawdźmy, czy w ogóle reaguje na prąd. A, widzieliście, co się dzieje? Czekajcie. Tak wygląda chłodzenie w tym komputerze. Dobra, słuchajcie, zaraz go podłączę. Zobaczymy, czy coś reaguje w ogóle. Tak na szybko. Na wtyczce trochę taśmy nalepiony, gdzieś mi tam miał za duży luz. O, dobra, teraz jest ok. Podepnijmy monitor. Jest włączony. Dobra, komputer wystartował. Zaraz zobaczymy, czy coś będzie na monitorze. Na monitorze głucho. To wiecie co? Sprawdźmy sobie szybciorem, skoro już mamy możliwość. Zobaczcie, wystartował. Ekran jest zielony, bo mam przełamany kabel akurat w KVM-ie, ale to nie problem. No, tak więc, no nie wiem. Ale po obu tych sprzętach dosyć mało widać. Ślady zalania. Zasilacz ponad 12 V. No i cóż. No działa, tak? Później sprawdzę może dokładniej, co z nim jest nie tak, ale no, na razie ciężko się do czegoś przyczepić poza zabrudzenia tego komputera. Na płycie głównej również nie ma żadnych śladów.
Nigdzie, ani na obudowie, a przecież woda jakby ciekła, to tutaj na pewno by to tak nie wyglądało, a ten kurz jest już... Już trochę ma. 12,44 bez obciążenia. Nie jest źle. Okej, dobra. Słuchajcie, kończymy. Ja wykonam telefon do klientki. Powiem, jak wygląda sprawa, jak to się wszystko ma. I decyzja należy do niej. Dzięki i do następnego.